Neoszmalcownictwo. Podcast. Dzisiaj będzie afera. Będziemy starali się opowiadać fair o aferach. Czy Warszawa przetrwa reprywatyzację? Czy Rzeczpospolita złapie morderców Joli Brzeskiej? Czy Polska skaże cwaniaków wypasujących się na warszawskiej reprywatyzacji? Na te pytania szukamy odpowiedzi w tym podcaście. Dzisiaj będzie afera. Będziemy starali się opowiadać fair o aferach. Neoszmalcownictwo. Podcast. Chcesz nam pomóc albo podziękować? Daj suba, czyli zasubskrybuj kanał oraz postaw nam kawę na Buy Coffee. Link w opisie. Odcinek 5. Dziś rozmawiają Piotr Gozdowski i Wojciech Surmacz, szef Polskiej Agencji Prasowej, kiedyś dziennikarz śledczy. Jak popatrzeć na całą reprywatyzację, nawet na skalę tego, co się działo, to reaktywacja spółek to jest tak mniej więcej jak sprzedaż Pałacu Kultury przyjezdnym. To jest już bardzo wyuzdana i w jakiś sposób absurdalna forma. Jak na to wpadłeś w ogóle, że takie rzeczy się dzieją w Warszawie? Bo to pisałeś o tym, jak jeszcze mało kto o tym wiedział. Reprywatyzacja w ogóle się zaczęła od reaktywacji przedwojennych spółek. Był fundament do reprywatyzacji, do tej afery reprywatyzacyjnej. Chodzi ci o Wola Park na przykład? Na przykład. To była pierwsza taka akcja. To była pierwsza taka akcja, no i ta akcja, za tą akcją wiadomo kto stał. Tak. Ryszard Krause, tak? Tak, i jego prawnicy. No i od tego się zaczęło. Jak ja na to wpadłem? Na pewno zaczęło się od tego, że zacząłem się interesować akcjami przedwojennymi. Tak jest. Kolekcjonerami tak zwanymi. I tak dalej, i tak dalej. No i po nitce do kłębka, wiesz, doszedłem do tego, że kręcą się na tym całkiem poważne wałki, że tak powiem kolokwialnie. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, to w ogóle zacząłem pisać o tym w momencie, kiedy wybuchło Gisze. Czyli jakby najgrubsza sprawa taka, tak? No bo tam już... ABW i tak dalej, tak? Czy to jeszcze przed ABW, jak oni się wzięli za to? Wiesz co, oni się... Jakoś tak równolegle, ja po publikacji, nie wiem, czy to była Gazeta Wyborcza, czy jakaś, chyba Gazeta Wyborcza, albo ktoś tam o tym napisał, już nie pamiętam dokładnie. I wiesz, mnie uderzyło to, że wpadli jacyś kolesie i chcieli zagarnąć pół miasta, nie? To już było... Kolesie nie wiadomo skąd. Tak, ja wtedy chyba nawet się nie orientowałem jeszcze w tym, co się dzieje w Warszawie. Tylko jakby uderzyło mnie to, że to jest możliwe, tak? Właśnie o to mi chodzi. O to mi chodzi właśnie, bo to jest nawet jak na reprywatyzację, to ten numer jest raczej absurdalny, ale trudny do wykrycia, bo to jakoś szło bocznymi kanałami, że mało kto o tym wiedział. Mało tak? kto o tym wiedział, później jak już się w to zanurzyłem, już tam wiesz, kilka tekstów potem, no nie? No. To trafiłem w ogóle do tych gości, którzy to robili, do tych prawników. Bo oni oczywiście uważali, że to jest wszystko lege artis i tutaj nie ma żadnego problemu. I oni, słuchaj, z tego co mi opowiadali w ogóle, no. tak dosyć otwarcie, nie? To oni nad tym pracowali kilka lat, bo przygotowywali się do tego bardzo dobrze. No i gdzieś tam... Jeśli dobrze pamiętam, no to trafili jakoś na te akcje. Nie pamiętam w jaki sposób, o akcję Gisze chodzi. Tak? Tam w ogóle była taka... A już wiem, te akcje Gisze... W Skarbcu, na placu na Opona, MBP, teoretycznie. To nie, praktycznie chyba też ja nie pamiętam, bo miałem w ogóle takie zestawienie. One przyjechały ze Stanów w tym słynnym za węgiel, co myśmy dali, tak, a one tak. w Stanach przypłynęły, tak, powinny być Skarbcu. Tak, no? tak. No i tam jest taka legenda, że te akcje miały być zniszczone. Papiernia w Konstancinie. Trafiły do papierni w Konstancinie i z tej papierni wyniosło tę akcję jakichś dwóch kolesi. Czy generalnie one nie w pełni trafiły na tą papiernię, tylko gdzieś na składzie makulatury na Mokotowie się znalazły, nie? No. Tak. I ja chyba nawet rozmawiałem z jednym z tych kolesi, którzy tam to znaleźli. I to było takie, no tak, znaleźliśmy, ale takie, wiesz, nie wiadomo, czy oni to znaleźli, czy nie znaleźli. Moim zdaniem nie znaleźli, tylko samo się też nie znalazło. Tak jest. Później zacząłem jakby badać te wszystkie źródła, gdzie były te akcje. No jeden to był jeden to jest NBP, gdzie te akcje rzeczywiście są. Ale zbadałeś, czy one są tam w Skarbcu jeszcze, czy coś zostało? Tam materialnie coś było? Materialnie, tak. A były całe wtedy, były? Jak ty się zajmowałeś? Tak, tak. Może tak. nie wszystkie, ale...
Wiesz co, to było tak, że jak ja się dowiedziałem, że te akcje tam są, wtedy prezesem NBP-u był pan profesor Marek Belka. Zadałem mu oficjalne pytanie o to, czy te akcje są, a głównie chodziło mi o to, żeby porównać to z takim katalogiem, który rzekomo został stworzony w czasach, kiedy prezesem była pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. A w tych czasach myślałem, że katalog, który ze Stanów przypłynął. Nie, nie, nie. Legenda głosi, że te akcje skatalogowała jako pierwsza pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, co nigdy nie zostało oficjalnie potwierdzone, ale taki katalog krąży po mieście. Ja ten katalog dostałem. To grubości encyklopedii, taka... Czyli w papierze wydany katalog. No taki wydruk w zasadzie zrobiony. Ja chciałem porównać, czy to jest tożsame z tym, tak, co się znajduje rzeczywiście w NBP-ie. I do tej pory nie wiem, tak? Bo wtedy jak zadałem pytanie NBP-owi, to dostałem odpowiedź, że to w tej chwili jest katalogowane. No bo tam się zrobiło głośno wokół tego. Chyba nawet w trakcie, znaczy głośno się zrobiło w momencie, kiedy ja zacząłem zadawać pytania, nie? No i wtedy dostałem odpowiedź, że oni to katalogują, że ta inwentaryzacja potrwa ze 2 lata, czy jakoś tak, i wtedy mi dadzą odpowiedź. A w ogóle to część z tych akcji już jest trochę podniszczona, że to było źle przechowywane, i tak dali mi do zrozumienia, że chyba nie wszystko się znajdzie, krótko mówiąc, tak? No i to jest jedno źródło. Drugie źródło to było archiwum w Ministerstwie Finansów. W tym słynnym takim, które w ogóle nie było pilnowane, i tam był jakiś w ogóle kąt, jakaś taka, nie wiem jak to nazwać, kantorek dla sprzątaczek. To tak. Tak, i tam w tym archiwum, w jakimś takim pomieszczeniu, sprzątaczki trzymały swój sprzęt i tak dalej. I to gdzieś podobno się rozrywało, ulatniało i tak dalej. Z mieszkami stało? Tak. I to jest fakt. To jest fakt. Nie? Trzecim źródłem, które odkryłem, to były... Znaczy odkryłem, no to chyba w dalszym ciągu są. To są archiwa państwowe. Czy te w Pruszkowie, tak? Legendarne? Czy w Milanówku? No tak, ale też na przykład w Częstochowie, w różnych miastach. Te archiwa państwowe są rozsiane po całej Polsce, no bo nie wszędzie są... Nie ma centralnego takiego archiwum, przynajmniej wtedy nie było, nie wiem, teraz jest. Ale te archiwa były jakby rozsypane po różnych dużych miastach. Często mają siedzibę powiedzmy w jednym mieście, a de facto są w drugim. Tak, wspomniałem o Częstochowie, bo jeden z tak zwanych kolekcjonerów, bardzo znana postać zresztą, opowiadał mi tak off the record, że na przykład jakieś tam unikatowe akcje, to on sobie zajumał z tego archiwum w Częstochowie, bo znalazł w katalogach, że one tam są. Normalnie się zapisał do archiwum, że chce sobie obejrzeć te akcje. I za posłuchę. No tak, no i dostał taką ryzę tych akcji. Tam było ich tam, nie wiem, kilkaset sztuk, no to sobie jedną wyjął za pazuchę i wyszedł. Nawet nikt nie zauważył, że tam zniknęła jeden blankiet z tych akcji, nie? Ten sam gość opowiadał mi też, że za flaszkę jakiś tam gościu z NBP-u wynosił akcję. Nie? Archiwizja, tak? Nie, jakiś w ogóle... Dzieć, jakiś ochroniarz, strażnik, ktoś czyli taki, nie? Nie trzeba było tego wieźć do papierni, teoretycznie nawet. Tak, ale wszystko wskazuje na to, że te akcje, które na podstawie których reaktywowano pisze, to nie były tożsame akcje, z tym one miały inne numery od tych akcji, które były w NBP-ie. Czyli to prawdopodobnie rzeczywiście były te z tych drewnianych skrzynek, które wylądowały w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, później zostały przekazane państwu polskiemu, a później teoretycznie pojechały do papierni, ale nigdy tam nie dojechały. Tak głosi legenda. No i generalnie jak się tym zacząłem zajmować, to pamiętam taką sytuację, że zadałem też pytanie oczywiście ABW. No i takie było śmieszne spotkanie, tam pojechałem z Wiolgą Krasnowską, z którą razem pisaliśmy pierwsze teksty, pierwsze ogisze, to chyba z nią pisałem. No i tam takie było spotkanie, na którym się pojawiło 2 oficerów operacyjnych, którzy się zajmowali tą sprawą. Pani rzecznik, szef jakiegoś tam departamentu, jakiegoś tam i zastępca szefa ABW. Albo sam szef ABW, już nie pamiętam. Ładnie.
I oni byli tacy dosyć bardzo, że tak powiem, poddenerwowani, że my się w ogóle zajmujemy tą, tym tematem. No ale zrobili nam taką wideoprezentację, która trwała chyba ze 20 minut. Najpierw slajdy, później film i tak dalej, żeby pokazać, że oni tutaj są świetnie przygotowani i tak dalej, i tak dalej. Ale to gisze głównie temat. To był temat gisze. Tak, to był temat gisze. To był temat gisze. No a później jakby to zawsze tak jest, że jak napiszesz jeden tekst, to się odzywają ludzie i jak napiszesz drugi tekst, to się znowu odzywają ludzie i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam też chyba przy drugim tekście albo przy trzecim trafiliśmy na takiego pana, który się nazywa Feldo. Antoni? Tak. Kuba Feldon, tak. Znany no. Warszawski bon vivant w latach 60. i 70. Kolega Michała Borowskiego z ławki. No tak, tego to akurat nie wiedziałem, że to jego kolega. W każdym razie... W puszce siedział chwilę, bo jak afera wybuchła, wiesz, zawinęła. Tak naprawdę to... No, Feldona, no. No wiem, no bo w ogóle zabrali mu chyba tą retutę finalnie, nie? Coś tam są jakieś tarcia, na pewno mu cofnęli w ogóle warunki zabudowy, coś mi się okazało, że on nielegalnie z tego korzystał. No tak. On to kupił za jakieś grosze od wojska, nie? Praktycznie z wywiadu wojskowego, z tego co udało się. Tak. Znaczy tam... Tak jak Borowski zresztą. No tak, ja pamiętam, że jak poszliśmy do tego Feldona, gadaliśmy z nim, on nam nawet proces wytoczył, który przegrał. Naprawdę? Tak. A nie wiedziałem, że taki agresywny był. Był. On wytoczył proces Rzeczpospolitej, nam wytoczył, ja wtedy pracowałem w Forbesie i przegrał ten proces. Bo oni to zachachmęcili z Borowskim, żeby tam muzeum postawić, nie? Powstania Warszawskiego, taki był. Teoretycznie tak, a później to wyszło tak, że on tam został sam i to wynajmował, tam robił jakieś eventy i różne jakieś tam wieczory wyborcze i tego typu rzeczy. Andrzeja Dudy między innymi. Między innymi, ale nie tylko. No. Imprezki różne, Zachanta robiła tam coś tam. No i pamiętam, że wtedy gdzieś tam też dotarłem do jego filmu w IPN-ie. No właśnie. No i wtedy właśnie wyszło, że to jest taki gość z dosyć bogatą przeszłością, nie? I o to nam wytoczył proces, żebyśmy ujawnili jego teczkę. Okay. A tam w ogóle było jeszcze, jego historia sięgała do czasów afery żelazo i tak dalej. Tak jest, dosyć grube tematy. Tak. To hardkorowe, właśnie ten hardkorowy czas wywiadu wojskowego. Tak. Milewski te sprawy. Tak. Więc to był ten pan. On się w ogóle bardzo mocno angażował właśnie w te reaktywacje. Tak. Bo on w zasadzie... Stowarzyszenie założył przecież, nie? Proszę? Stowarzyszeniem Przemysłowców Polskich, coś tak, takiego. Tak. Ale on się wyświetlał praktycznie w co drugim albo w, no powiedzmy, że w co drugim KRS-ie reaktywowanej spółki. Więc on był dosyć aktywny na tym polu, nie? Panie Piotrze! Niech pan im powie, że Warszawy nie wolno oddawać, bo Warszawa to miasto bohater, to miasto heroiczne. Wiesz co, no ja zawsze jak robiłem teksty, to robiłem je po swojemu. Nigdy tam nie wchodziłem w jakieś klimaty takie... Ciężkie. Nie ciężkie, tylko polityczne. Jak zdobywałem dokumenty albo jakieś informacje, to robiłem to sam. I tak dalej, co mnie zawsze stawiało trochę na przegranej pozycji z dziennikarzami śledczymi, którzy bezpośrednio współpracowali ze służbami. Tak zwanymi przekaźnikami? Tak, natomiast ja zawsze robiłem swoje. To powodowało to, że dużo dłużej pracowałem nad jakimś tematem, no nie? Ale to też powodowało na przykład takie sytuacje, że jak napisałem o Gisze, to ci panowie od Gisze się do mnie zwrócili. Tak? Że to nie do końca prawda, że to nie tak, tak dalej, i tak dalej, że się chcą spotkać. I ja w końcu pojechałem do jednego z nich, do Gdyni, do kancelarii prawnej w Gdyni, do jednego pana. A ponieważ byłem, może nie świeżo, ale chyba nawet tak w miarę świeżo, bo byłem dosyć, znaczy to było tuż po aferze Amber Gold. Jakoś tak. Albo mniej więcej w tym samym czasie. Ja pojechałem do takiego pana adwokata, on chyba był radcą prawnym, a nie adwokatem. On zaprosił mnie do siebie do kancelarii, no ja tam pojechałem do tej kancelarii, przy głównej ulicy w Gdyni, nie pamiętam jak się nazywa. No i tam zapukałem, wszedłem, grzecznie poczekałem, pan mnie wpuścił, usiadłem naprzeciwko niego, biurko, a za biurkiem na plecach taka zajebista fototapeta. No nie? A na tej fototapecie tam kilku gości
w żółtych płaszczykach ciągnął samolot Elektrantes. Tak. Mm-hmm. Ja tak się patrzę i mówię, wow, fajna fototapeta. Mm-hmm. No nie? A on mówi, tak, o, to jestem ja. Yes. I pokazał siebie na tym zdjęciu, nie? No więc ja w zasadzie wiedziałem już, gdzie jestem. Mm-hmm. I z kim tańczę, no nie? I że to jest dosyć, wiesz... Tak gruby jest, temat. Tak, no. Gruby temat, symptomatyczny, nie? Mm. No i tak sobie pogadaliśmy. On mi tam opowiedział właśnie wtedy, że oni się długo przygotowywali, że to jest wszystko zgodne z prawem, że oni sprawdzali wszystkie księgi hipoteczne wszystkich nieruchomości w Katowicach, które później, mm-hmm. po które się później zgłosili. Mm-hmm. I mówi do mnie, że niech pan sobie wyobrazi, jeśli tak sobie przypominam, nie cytuję, tylko tak. Znaczy generalnie powiedział mi, że w 90% tych hipotek w ogóle nie był wpisany Skarb Państwa. Tylko albo jeszcze Gisze, albo Niemcy, którzy weszli w 1939 roku na Śląsk, okupanci, przejęli te nieruchomości i oni podchodzili dosyć rzetelnie, więc oni się wpisywali jako właściciele te nieruchomości, no nie? A czy oni patriotycznie w sumie tak jakby walczyli, mimo to, żeby mienie było polskie? No tak powiedzmy. A nie Agnes Trawny i przyszła tak. I zabrała, tak? I on mi tam tłumaczył właśnie, że to było takie dosyć zbójeckie, no bo tam pamiętam, że była taka historia, tam chyba Uszok był wtedy prezydentem. Tak. Jak oni tam wjechali do niego z tymi papierami. I to była chyba końcówka pierwszego PiSu, jeśli dobrze pamiętam. I Uszok, który nie jest PiSowcem, przecież nigdy nie był, poprosił, zadzwonił bezpośrednio na, to znam tą historię, tak, na biurko Ziobry. I Ziobro wtedy wysłał kominiarzy. Naprawdę? Do tych panów, tak. Ich zamknęli na 48 godzin. Tam w trzech miastach naraz. Wjechali do nich i ich zamknęli, tak? Starachowice, Stalowa Wola i Grana, nie? No, być może pamiętam. Tak. Z 20 osób chyba, nie? Tak. I fakt jest taki, że chyba trochę złamał prawo, tak? Aczkolwiek on się tam powoływał na konkretne ten, ale to, co zrobił wtedy, rzeczywiście przerwało ten cały proces, bo tam było bardzo blisko do tego, żeby oni legalnie przyjęli pół Katowic. No, tam chodziło pół, o jedną trzecią dzisiejszych, tak? No. A jak na przykład rozmawiałeś z nim, on argumentował to, że to jest wszystko lega artis, to na przykład rozmawiałeś się o układach odszkodowawczych? O tym, że to jest w ogóle absurdalne, żeby przypojenne spółki reaktywować? Tak, ale on mi tam już nie pamiętam, coś tam tłumaczył jakoś dokładnie, że to nie do końca tak, że to nie zostało spłacone, że to była komuna, że to jest nieważne i w ogóle i tak dalej. Aha, nie? Aha, wtedy. I że na podstawie jednej akcji można zreaktywować spółkę istniejącą 70 lat. Tak jest. No i to jeszcze zbankrutowała w trakcie wojny? Tak jest. A. Przed wojną nawet. Tak. Przed wojną. Tam była taka sytuacja, że jeśli dobrze pamiętam, to spółka matka zbankrutowała. Tak. Silesian American Company. Tak. No i to była taka akcja. Neuszmalcownictwo. Podcast. Dzisiaj będzie afera. Będziemy starali się opowiadać fair o aferach. Czy Warszawa przetrwa reprywatyzację? Czy Rzeczpospolita złapie morderców Joli Brzeskiej? Czy Polska skaże cwaniaków wypasujących się na warszawskiej reprywatyzacji? Na te pytania szukamy odpowiedzi w tym podcaście. Dzisiaj będzie afera? Będziemy starali się opowiadać fair o aferach. Neuszmalcownictwo. Podcast.